Teraz chciałbym opowiedzieć Państwu, jak należy stosować zasadę pomocy de minimis. Pomoc de minimis to jest jeden z tych instrumentów, który jest zaplanowany jako rodzaj pomocy możliwej do udzielenia w ramach programów interregowych. Oprócz pomocy de minimis pozostaje do dyspozycji jeszcze pomoc udzielana na podstawie tak zwanych wyłączeń blokowych, czyli rozporządzenia Komisji Europejskiej, które dopuszcza udzielanie pomocy w procedurach uproszczonych. Natomiast czym jest pomoc de minimis, kiedy ma ona zastosowanie, jak ją prawidłowo udzielić? Teraz garść informacji na ten temat dla Państwa. Podstawa prawna to jest rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407 z 2013 roku. To jest rozporządzenie unijne, w związku z tym mające zastosowanie w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich. Natomiast oprócz tego jest w przygotowaniu rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej, które będzie obejmowało również udzielanie pomocy de minimis. I tu warto zapamiętać, że ono będzie miało zastosowanie do wsparcia udzielanego przez instytucję zarządzającą w zakresie pomocy de minimis, ale też do partnera wiodącego czy partnera projektu, jeśli będą oni udzielali pomocy de minimis beneficjentom końcowym na tym drugim poziomie, tak zwanej pomocy pośredniej. Oczywiście pod warunkiem, że są to partnerzy, którzy mają siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski. Czyli jeśli mamy do czynienia z projektem, w którym pomoc de minimis będzie udzielana przez partnera zagranicznego w stosunku do Polski, to zasady udzielania pomocy de minimis będą wynikały z rozporządzenia 1407 oraz ewentualnych zasad pomocy de minimis ustanowionych w danym państwie członkowskim. Nie będzie to pomoc, która będzie musiała być udzielana w oparciu o rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej. To warto zapamiętać. Kto może skorzystać z pomocy de minimis? Pomoc de minimis to jest wsparcie, które co do zasady dopuszczalne jest w całej gospodarce. Natomiast Komisja Europejska wskazała pewne wykluczenia. Wskazała, kiedy nie można udzielić pomocy de minimis. I tu w tych wykluczeniach wskazano, że nie można pomocy przyznać podmiotom, które prowadzą działalność podstawową w produktów rolnych wymienionych w załączniku pierwszym do traktatu. To jest tak zwana definicja rolnictwa podstawowego. Jeszcze o tym za chwilę Państwu opowiem. Nie można udzielać pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia 1407, jeśli wsparcie dotyczyłoby przetwarzania, wprowadzania do obrotu produktów rolnych, ale co ważne, tylko wtedy, gdyby wielkość pomocy była ustalona na podstawie ceny produktów pierwotnych, bądź też gdyby wielkość pomocy była uzależniona od przekazania całości czy części producentom pierwotnym. To od razu możemy wykluczyć, bo zakładam, że jeżeli przedmiotem wsparcia będą określone działania w ramach przedsięwzięcia interregowego typu wizyta studyjna, typu festyn, organizacja targów produktów lokalnych, to wielkość dofinansowania będzie uzależniona na przykład od kosztów stanowienia stoiska wystawienniczego, od kosztów wyjazdu na wizytę studyjną, a nie od tego, ile ja pomocy przekażę producentom pierwotnym, rolnikom, czy i jak ustalę wielkość dofinansowania w oparciu o cenę sprzedawanych płodów rolnych. Czyli to przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu to jest wykluczenie, które z punktu widzenia założeń programu Interreg ma charakter czysto teoretyczny. Podsumowując, podmioty, które działają w tej branży przetwórstwa rolnego będą mogły się ubiegać o standardową pomoc de minimis. I wreszcie wykluczona jest działalność w całym sektorze rybołówstwa i akwakultury. Podmioty, które taką działalność prowadzą, nie mogą być beneficjentami standardowej pomocy de minimis, czyli opierającej się o rozporządzenie 1407. I tutaj też ważna informacja dla Państwa. Są jeszcze dwa inne rozporządzenia unijne, które przewidują udzielanie pomocy de minimis w sektorze podstawowej produkcji rolnej oraz w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Natomiast na chwilę obecną nie przewiduje się ich zastosowania w odniesieniu do programów Interreg. Jak wyglądają te definicje sektorów, czym jest produkcja podstawowa w rolnictwie? Definicja w rozporządzeniu de minimis odwołuje się do traktatu. W traktacie mamy sformułowanie, że działalność rolna to jest działalność polegająca na uprawie bądź hodowli, a w związku z tym ta produkcja podstawowa to będzie hodowla i uprawa na poziomie gospodarstw, transport wewnętrzny, magazynowanie, obsługa produktów bez znaczącej zmiany ich charakteru. I wszelkie czynności, które będą związane z przygotowaniem produktu zwierzęcego czy roślinnego do sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się dalej sprzedażą czy przetwórstwem, bądź też na rzecz
ostatecznego klienta, będziemy traktowali jako zakończenie etapu produkcji podstawowej. Co to może być ta produkcja podstawowa? To może być sad, w którym uprawiamy jabłonie i w związku z tym mamy jabłka. Sprzedaż jabłek to jest etap kończący produkcję podstawową. Mamy pasiekę, mamy ul. W związku z tym mamy produkty takie jak miód czy wosk pszczeli. Do momentu sprzedaży tych produktów będziemy mówili o produkcji podstawowej w rolnictwie. To wszystko, co związane jest z uprawą bądź hodowlą, czyli mamy stado owiec, mamy stado krów i zajmujemy się produkcją mleka. Sprzedajemy to mleko, kończymy etap produkcji podstawowej, ponieważ mleko pochodzi bezpośrednio z hodowli zwierząt. Natomiast gdybyśmy zajmowali się produkcją naturalnych serków, produkcją soków z jabłek, wtedy dokonujemy przetworzenia, bo przetworzenie to jest czynność, która jest wykonana na produkcie rolnym, w wyniku której powstaje inny produkt rolny. Oczywiście soki owocowe, świeżo wyciskane, to dalej są produkty rolne, sery produkowane z mleka, czy masło, czy inne produkty mleczne będą dalej produktem rolnym. Natomiast mówimy już nie o etapie produkcji podstawowej, a zatem podmiot, który zajmuje się takim przetwórstwem, jest uprawniony do pomocy de minimis. Ma to istotne znaczenie wtedy, kiedy będziemy planowali działania skierowane do właśnie przedsiębiorstw z określonej grupy, z określonej branży. Jeżeli chcemy wysłać tych naszych gospodarzy na szkolenie, które obejmuje przetwórstwo rolno-spożywcze, jeżeli chcemy im zapewnić udział w targach, gdzie oni mogą zaprezentować swoje produkty rolne, rozumiane jako produkty przetwórstwa, to tutaj z powodzeniem można zastosować pomoc de minimis. Natomiast jeżeli chcemy udzielić tej samej pomocy podmiotowi, który na przykład prowadzi pasiekę i chce się dowiedzieć, jak w sposób tradycyjny prowadzi się pasieki w sąsiednim państwie członkowskim w ramach projektu realizowanego z programu Interreg, to niestety jest to działalność podstawowa w rolnictwie i tu pomoc de minimis na zasadach ogólnych nie mogłaby być zastosowana. W związku z tym musielibyśmy zrezygnować z tego typu wsparcia. Natomiast jeżeli mówimy o sektorze rybołówstwa i akwakultury, to rybołówstwo i akwakultura jest wykluczone na trzech poziomach, na etapie produkcji podstawowej, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu. W związku z tym, czym jest działalność przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa? To jest przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją, przetwórstwem, wprowadzaniem produktów rybołówstwa, a to z kolei jest rozumiane jako połowy na morzu czy na wodach śródlądowych oraz produkty akwakultury, na przykład uprawa krewetek, hodowla krewetek czy uprawa alg morskich, to będzie działalność podstawowa w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Jako ciekawostkę mogę dodać, że hodowla ślimaka winniczka też mieści się w pojęciu rybołówstwa i akwakultury, bo tak ustanowiono w przepisie wspólnotowym, chociaż ślimak winniczek w wodzie tonie i umiera, ale zaliczany jest do sektora rybołówstwa i akwakultury. Co więcej, nie można udzielić pomocy de minimis również tym podmiotom, które prowadzą przetwórstwo, wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa i akwakultury. Czym jest przetwórstwo? Definicja w rozporządzeniu 104 z 2000 roku wskazuje, że przetwórstwo to jest produkt, który uzyskujemy używając produktu pierwotnego rybołówstwa, akwakultury i w wyniku przetworzenia termicznego, przetworzenia fizycznego otrzymujemy produkt gotowy, który w składzie ma co najmniej 20% produktu rybołówstwa i akwakultury. A zatem jeżeli mamy na przykład mrożonkę, rybę, która zawiera w składzie 80% ryby, 20% to jest woda od glazury, którą polewamy naszą rybę, to taki produkt, taka mrożona ryba dalej będzie produktem rybołówstwa akwakultury, a podmiot, który zajmował się jej chłodzeniem, będzie zaliczany do sektora rybołówstwa, nie będzie miał prawa do normalnej pomocy de minimis. Podmiot, który prowadzi specjalistyczną sprzedaż, hurtownie rybne, sklepy rybne, to będą również podmioty wykluczone ze standardowej pomocy de minimis. O tym warto pamiętać. Co jeszcze? Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność wykluczoną i działalność dozwoloną, powinniśmy doprecyzować i zagwarantować, że jeśli udzielamy mu pomocy, to nie dojdzie do ryzyka wykorzystania tej pomocy w branży wykluczonej. Czyli na przykład mamy przedsiębiorcę, który ma sady, który produkuje jabłka, chce dostać wsparcie, czy ujęty jest w naszym projekcie z punktu widzenia działań, które powiązane są z przetwórstwem. Jeżeli możemy zagwarantować, że przedsiębiorca będzie brał udział w targach, wystawach, czy w targach produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych, czy też wyślemy go na jakąś wizytę studyjną
i będzie tam uzyskiwał informacje i rozwijał swoją działalność wyłącznie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, wtedy nie musimy dokonywać rozdzielenia działalności. Sam charakter wydatków w projekcie będzie nam gwarantował, że nie będziemy wspierać sektora produkcji podstawowej w rolnictwie. Ale jeżeli takiej pewności nie mamy, czyli przedsiębiorca ma możliwość zaprezentowania całości swojej produkcji, nie tylko tych soków świeżo wyciskanych, ale również sprzedaży jabłek bezpośrednio z sadu na targu produktów lokalnych czy regionalnych, to wtedy powinniśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z potencjalnym wykorzystaniem pomocy do sektora wykluczonego, czyli sektora rolnictwa. I teraz albo możemy tą działalność rozdzielić, wyodrębnić koszty na poszczególne sektory. Jeśli taka możliwość istnieje, możemy wyraźnie rozdzielić koszty stoiska w części, w której będziemy sprzedawać jabłka, a w części, w której będziemy sprzedawali soki, no to taki projekt ma szansę na dofinansowanie. Jeśli nie możemy w sposób obiektywny rozdzielić tych dwóch rodzajów działalności, powinniśmy odmówić finansowania, powinniśmy wskazać, że pomoc de minimis w takim przypadku nie jest możliwa do zastosowania. I oczywiście, jeżeli mówimy o pomocy na poziomie pierwszym, czyli na poziomie pomocy bezpośredniej dla partnera wiodącego czy partnera projektu, za to rozdzielenie, za prawidłowość, weryfikację rozdzielenia odpowiada instytucja zarządzająca. Natomiast jeżeli mówimy o pomocy udzielanej niżej, pomocy pośredniej, to ta odpowiedzialność przechodzi na partnera wiodącego względnie partnera projektu odpowiadającego za realizację działań objętych pomocą de minimis. Limit pomocy de minimis to jest limit łączny 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych na jedno przedsiębiorstwo. Chyba że mamy do czynienia z podmiotem, który zajmuje się drogowym transportem towarów, wtedy ten limit jest ograniczony do 100 tysięcy euro pomocy na 3 lata. W związku z tym mówimy o pomocy udzielanej z różnych źródeł, której charakter został potwierdzony jako pomoc de minimis. Jeśli mówimy o pomocy udzielanej krajowemu beneficjentowi, czyli partner będący beneficjentem projektu, czy partner wiodący, bądź też beneficjent końcowy w projekcie, ma siedzibę na terenie Polski, no to oczywiście tą pomoc mamy zidentyfikowaną, obliczoną i ujętą w centralnej bazie danych, to jest rejestr SHRIMP albo drugi rejestr stworzony na jego podstawie, rejestr SUDOP. Tam możemy za każdym razem zweryfikować, czy podmiot, który ma być beneficjentem pomocy de minimis, otrzymywał historycznie pomoc de minimis, jeśli tak, to w jakiej wysokości i czy łącznie z planowaną przez nas pomocą mieścimy się w progu 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych. Co ważne, ten limit jest łączny bez względu na to, w jakim obszarze działalność prowadzi dany przedsiębiorca. I co istotne, on jest limitem 3-letnim, więc przedsiębiorstwo, które kiedyś korzystało z pomocy de minimis, ale ta pomoc wykracza poza obszar 3 lat podatkowych, czyli rok bieżący i 2 lata poprzedzające, taka pomoc nie wliczana byłaby do dopuszczalnego limitu pomocy de minimis. Co ważne, pomoc de minimis nie może być wykorzystana do nabycia pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług drogowego transportu towarów i jeszcze istotne, jak wskazuje rozporządzenie 1407, ten obowiązek badania limitu, rozgraniczenia działalności spoczywa na państwie członkowskim. Czyli niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z partnerem udzielającym pomocy, będącym, mającym siedzibę na terenie Polski, czy mówimy o partnerze, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, przepisów wspólnotowych wprost wynika, że taki partner ma obowiązek zapewnienia rozgraniczenia działalności i zagwarantowania, że limit pomocy de minimis nie zostanie przekroczony. W Polsce, tak jak wspomniałem, jest to o tyle łatwiejsze, że możemy zweryfikować po centralnej bazie danych, jaką pomoc taki przedsiębiorca, taki beneficjent pomocy do tej pory otrzymał i czy ta pomoc przekracza dopuszczalny próg 200 tysięcy euro wraz z planowanym wsparciem, czy też nie. Jak już powiedziałem, ten limit jest limitem 3-letnim, limitem kroczącym, obejmuje 2 ostatnie zamknięte lata podatkowe. Często jest to rok obrotowy, który jest równy rokowi kalendarzowemu i rok bieżący. Mamy aktualnie kwiecień i mało prawdopodobne, gdyby przedsiębiorca dzisiaj składał wniosek, że miałby podpisać umowę w roku 2023, ale gdyby do tego doszło, to moglibyśmy na tym przykładzie stwierdzić, że na chwilę obecną, czyli moment składania wniosku, przedsiębiorca przedstawia
działania, informacje o pomocy de minimis za rok bieżący 2022 oraz dwa lata historyczne, rok 2021 i rok 2020. Natomiast jeśli podpisanie umowy, czyli de facto udzielenie pomocy nastąpiłoby w roku 2023, to te trzy lata to byłyby odpowiednio 2023, 2022 i 2021. A zatem do ustalenia limitu na moment podpisania umowy bardzo ważne jest zaktualizowanie informacji między dniem, kiedy składaliśmy wniosek, a dniem, kiedy pomoc jest udzielona. Jeżeli pomoc jest udzielana przez instytucję zarządzającą, ona już zapewnia poprzez odpowiednie wymogi w stosunku do wnioskodawców, że ten limit został zweryfikowany na moment podpisania umowy. Jeśli tej pomocy będziemy udzielali jako pomocy pośredniej ze strony partnera wiodącego czy partnera projektu, proszę pamiętać o tym, że należy te informacje zaktualizować na moment udzielenia pomocy. Jeśli pomoc jest udzielana na podstawie odrębnych umów, to na moment podpisania tych umów. Jeżeli dniem udzielenia pomocy nie będzie dzień podpisania umowy, bo żadnej umowy z beneficjentem końcowym nie podpisujemy, natomiast rekrutujemy go do udziału w naszym projekcie i celem projektu jest na przykład szkolenie albo na przykład określona impreza targowa czy wystawiennicza, to możemy przyjąć za moment udzielenia pomocy moment faktycznego świadczenia, czyli moment realizacji szkolenia czy moment, kiedy odbywały się targi czy wystawy, w których uczestniczył nasz beneficjent końcowy. I na ten moment musimy zagwarantować, że limit pomocy de minimis, ten limit 200 tysięcy euro nie zostanie przekroczony. Pułap 200 tysięcy euro liczony jest w stosunku do przedsiębiorstw powiązanych. I to jest ważna rzecz, o której Państwo powinni pamiętać. Przedsiębiorstwa powiązane to są przedsiębiorstwa, które są powiązane wyłącznie kapitałowo. Nie mówimy tutaj o powiązaniach poprzez osoby fizyczne. Mówimy o relacji między przedsiębiorstwami. Jeśli pomoc de minimis jest udzielona podmiotowi, który powstał w wyniku połączenia, to znaczy na przestrzeni ostatnich trzech lat, które nas interesują, nasze przedsiębiorstwo wchłonęło inny podmiot, połączyło się z innym podmiotem, to oczywiście historycznie musimy mieć dane za ostatnie trzy lata obu tych podmiotów, czyli do czasu połączenia dwa podmioty, od momentu połączenia dane jednego podmiotu. Odpowiednie formularze, przynajmniej w odniesieniu do pomocy, która będzie udzielana na terenie państwa polskiego, formularze wynikające z ustawy o pomocy publicznej i rozporządzeń wykonawczych wymagają wskazania, czy wnioskodawca powstał w wyniku połączenia z innym przedsiębiorstwem. Analogicznie, gdyby nasz przedsiębiorca w ostatnich trzech latach uległ podziałowi, część działalności przedsiębiorstwa została wydzielona, sprzedana innemu podmiotowi, to jest szansa do wykazania, że niecała pomoc de minimis, którą otrzymał wnioskodawca, powinna być teraz ewidencjonowana jako jego pomoc de minimis. Być może część tej pomocy była powiązana ze składnikami majątkowymi, które przeszły na rzecz innego podmiotu w wyniku podziału przedsiębiorstwa, a tym samym moglibyśmy wykazać, że taka pomoc de minimis nie powinna być wliczana do aktualnego limitu naszego wnioskodawcy. Czym jest jedno przedsiębiorstwo? Skoro wskazałem Państwu, że 200 tysięcy euro to jest limit, który liczymy w odniesieniu do trzech lat podatkowych na jedno przedsiębiorstwo, to powinniśmy wiedzieć, kogo do tego jednego przedsiębiorstwa należy zaliczyć. I tutaj należy zaliczyć wnioskodawcę oraz podmiot z nim powiązany, przynajmniej jednym ze stosunków gospodarczych. Jakie to są stosunki? Po pierwsze, jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce większość praw głosu, akcjonariuszy, wspólników czy członków. To jest sytuacja dość prosta. Na podstawie KRS-u możemy zidentyfikować głównych udziałowców czy akcjonariuszy. Możemy wyciągnąć też informacje z umowy spółki, jakie mamy prawa głosu akcjonariuszy czy wspólników. Czy jeden głos odpowiada jednemu udziałowi czy jednej akcji, czy też są określone akcje czy udziały uprzywilejowane, ale niemniej jednak na podstawie KRS-u, na podstawie umowy spółki możemy zidentyfikować te podmioty, które posiadają pakiet większościowy, jeżeli chodzi o prawa głosu. Każdy taki podmiot jest wliczany ze swoim limitem do łącznego limitu 200 tysięcy euro pomocy de minimis, czyli jest to limit wspólny na takie dwa czy więcej podmiotów. Drugi przypadek, jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego czy nadzorczego. Czyli możemy mieć sytuację taką, że z punktu widzenia litery A rozkład głosu jest taki, że nie ma jednego podmiotu, który posiada większość praw głosu, ponad 50% praw głosu. Natomiast z punktu widzenia umowy spółki, z punktu widzenia KRS-u
mamy pewność, że jest podmiot, który powołuje większość rady nadzorczej albo powołuje większość członków zarządu, a tym samym będziemy mogli wskazać ten podmiot jako podmiot powiązany, który ma limit łączny z naszym wnioskodawcą, limit 200 tysięcy euro. Trzeci przypadek, taki najbardziej kontrowersyjny w analizie, to jest wywieranie dominującego wpływu na drugą jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w akcie założycielskim czy umowie spółki. Ta umowa spółki to są przypadki na przykład spółek cywilnych. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników spółki cywilnej ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a tym samym formalnie jest już przedsiębiorcą. I tacy przedsiębiorcy zakładają spółkę cywilną, a tym samym jako wszyscy wspólnicy spółki cywilnej wywierają na nią dominujący wpływ zgodnie z umową spółki cywilnej. W związku z tym limit pomocy de minimis jest łączny dla spółki cywilnej i dla wspólników spółki cywilnej. Natomiast w tym punkcie, zwróćmy uwagę, mamy też sformułowanie, które mówi o wywieraniu dominującego wpływu na podstawie umowy zawartej z daną jednostką. I tutaj mówimy o umowach cywilnych, które mogą skutkować wywieraniem dominującego wpływu. W literaturze, w podejściu Komisji Europejskiej najczęściej wskazuje się umowę franczyzy jako tą, która może skutkować wywieraniem dominującego wpływu. To jest przypadek niejednoznaczny, ponieważ jak wskazuje sama definicja, może nie znaczy musi wywierać dominujący wpływ, bo tyle ile umów franczyzy, tyle możemy mieć różnych przypadków do analizy. Natomiast generalna zasada jest taka, że jeżeli wskutek zawarcia umowy franczyzy ja jako przedsiębiorca nie mogę prowadzić samodzielnie działalności gospodarczej bez uzyskania odpowiednich zgód, bez zastosowania procedur narzuconych mi przez franczyzodawcę, to znaczy, że ja nie jestem podmiotem samodzielnym. A skoro nie jestem podmiotem samodzielnym, to oznacza, że mój limit pomocy de minimis powinien być liczony łącznie z franczyzodawcą. Jeśli taki franczyzodawca ma więcej franczyzobiorców, to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko że ten limit jest liczony łącznie dla całej takiej grupy franczyzobiorców i tego franczyzodawcy. Dobrym przykładem jest znana restauracja Bar Szybkiej Obsługi, tak zwana restauracja pod złotymi łukami, czyli fast food funkcjonujący nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To jest podmiot, który zawiera umowy franczyzy z klientami prowadzącymi samodzielną działalność gospodarczą, ale ten klient podpisując umowę franczyzy dostaje grubą księgę procedur, w którym określone są bardzo szczegółowo detale prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązki narzucone przez franczyzodawcę. Ja mam wskazanych dostawców, ja mam wskazany asortyment produktów, które mogę sprzedawać w swojej restauracji fast food, mam wskazane ceny, po jakich mam sprzedawać, mam wskazane procedury dotyczące zatrudniania pracowników, ilu ma ich być, na jakich stanowiskach, jakie wynagrodzenia. Wszystko od początku do końca mam sprecyzowane w umowie franczyzowej, w tej księdze procedur. Więc z punktu widzenia praktycznego dominujący wpływ na moją działalność gospodarczą wywiera franczyzodawca, a skoro tak, to limit pomocy de minimis w przypadku takiego wnioskodawcy powinien być liczony łącznie z podmiotem powiązanym, czyli z franczyzodawcą. Tyle, że ten franczyzodawca powiązany jest z dwiema setkami innych franczyzobiorców na terenie Polski. Ja nawet nie jestem w stanie wskazać ich NIP-ów, ich nazw działalności. Co to oznacza? Otóż to oznacza nie mniej, nie więcej, że ja takiemu podmiotowi nie powinienem udzielić pomocy de minimis, bo nie mam gwarancji, że razem z podmiotami powiązanymi nie doszłoby do przekroczenia limitu 200 tysięcy euro pomocy. A co za tym idzie, mogą pojawić się przypadki, że ze względu na powiązania, na tą definicję jednego przedsiębiorstwa, powinniśmy dla bezpieczeństwa odmówić udzielenia pomocy de minimis, bo podpisując umowę, udzielając tej pomocy, doprowadzamy do sytuacji, że to na nas ciąży obowiązek zagwarantowania, że ten limit 200 tysięcy euro nie został przekroczony. Ostatni z przypadków definicji jednego przedsiębiorstwa to jest wywieranie dominującego wpływu wtedy, kiedy jeden akcjonariusz lub wspólnik umówi się z innymi wspólnikami, dzięki czemu będzie samodzielnie kontrolował większość praw głosu akcjonariuszy czy wspólników. Czyli z punktu widzenia KRS-u czy umowy spółki wynikałoby, że mamy na przykład trzech wspólników, każdy z nich ma ten sam 33% poziom praw głosu, ale poza umową spółki, poza KRS-em jest w formie aktu notarialnego zawarte
porozumienie między dwoma akcjonariuszami, w ramach którego jeden akcjonariusz nabywa prawa głosu, a drugi się ich zrzeka w zamian na przykład za stałe comiesięczne wynagrodzenie. Wtedy powinniśmy powiedzieć, że co prawda z punktu widzenia KRS-u umowy spółki mamy trzech właścicieli, mają równą liczbę posiadanych akcji czy udziałów, równą liczbę praw głosu, ale ze względu na to zawarte porozumienie jeden z nich nagle uzyskuje kontrolę nad kolejnymi 33% praw głosu, czyli ma 66% praw głosu, przekracza to połowę, a zatem ma dominujący wpływ na funkcjonowanie naszego wnioskodawcy, jest z nim powiązany i powinien być uwzględniany we wspólnym limicie pomocy de minimis. To wszystko może zachodzić za pośrednictwem innych powiązanych przedsiębiorstw. Czyli żeby udzielić pomocy de minimis, powinienem zidentyfikować, czy wnioskodawca jest samodzielnym podmiotem na rynku, czy ma podmioty powiązane, bo jeśli takie są, to limit 200 tysięcy euro powinien być liczony łącznie. Monitorowanie pomocy de minimis. W przypadku podmiotów, które będą udzielały pomocy de minimis, a funkcjonują, działają poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, czyli partnera wiodącego czy partnera projektu i pomocy pośredniej, ciąży na nich obowiązek wynikający wprost z rozporządzenia 1407, obowiązek polegający na powiadomieniu każdego beneficjenta pomocy o tym, że otrzymał on pomoc de minimis, odwołując się wprost do rozporządzenia 1407 oraz wskazując również, jaka jest kwota udzielonej pomocy de minimis. To dotyczy oczywiście partnerów spoza obszaru Polski, natomiast partnerzy, którzy będą udzielali pomocy de minimis działający w Polsce oraz instytucja zarządzająca funkcjonują w obrębie nie tylko przepisów wspólnotowych, ale również prawa krajowego i tutaj mamy obowiązek związany z wydawaniem zaświadczeń o pomocy de minimis, czyli podmiot, który udziela pomocy, instytucja zarządzająca czy też partner wiodący bądź partner projektu ma obowiązek wydać beneficjentowi zaświadczenie, które potwierdza, że udzielona mu została pomoc de minimis. To zaświadczenie zawiera szereg informacji. Mamy tam informacje o danych podmiotu udzielającego pomocy, mamy informacje o podstawie prawnej. Tu od razu można wskazać, że tą podstawą prawną będzie rozporządzenie ministra, na podstawie którego jest udzielana pomoc de minimis. Dane beneficjenta pomocy, czyli tutaj będzie ten nasz beneficjent końcowy, względnie partner wiodący czy partner projektu, jeżeli pomoc przyznawana jest przez instytucję zarządzającą i będziemy mieli również informacje o wartości pomocy brutto w przeliczeniu na euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego. Oprócz tego wskazanie, czy podmiot dotyczy podmiotu, który prowadzi działalność w sektorze drogowego transportu towarów. Jeśli tak, to taka informacja, taka adnotacja powinna znaleźć się w zaświadczeniu. No i wreszcie dane osoby upoważnione do wydania zaświadczenia. Ja tutaj na slajdzie zaprezentowałem zakres tych informacji, natomiast wzór określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów i jest on dostępny na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, posługując się tym wzorem zaświadczenia, mamy pewność co do prawidłowości realizacji obowiązku ustanowionego w rozporządzeniu 1407. Każda z tych informacji ma swoją wagę. Dane podmiotu udzielającego to jest podmiot, który odpowiada za prawidłowość, więc od razu wiemy, co w sytuacji, kiedy dane są wskazane, a pomoc udzielona jest w sposób nieprawidłowy. Mamy informacje o tym, kto takiej pomocy udzielił, do kogo ewentualne roszczenia wysuwać. Mamy podstawę prawną, czyli możemy porównać, czy pomoc jest zgodna z warunkami wskazanymi w odpowiednim rozporządzeniu. Mamy dane beneficjenta. To jest o tyle istotne, że jeżeli nasz beneficjent jest powiązany z innymi podmiotami, to w przyszłości wpływa to na łączny limit pomocy de minimis tego podmiotu i podmiotów powiązanych. Wreszcie mamy wartość w euro samej wartości pomocy i też mamy dane osoby upoważnione do wydania zaświadczenia, które są bardzo istotne, bo jeśli okaże się, że mamy jakieś nieprawidłowości, błędy w tym zaświadczeniu, wątpliwości, wiemy do kogo zwrócić się z pytaniem, jak w praktyce ta pomoc była udzielana. Ja mogę podać Państwu jeden z przykładów instytucji udzielającej wsparcia, która wydawała zaświadczenie
o pomocy de minimis wynikającej z umowy pożyczki i ta wartość pomocy udzielona z pożyczki była nominalnie taka sama jak wartość pomocy brutto, chociaż wartością pomocy w przypadku pożyczki nie jest nominalna wartość tej pożyczki, tylko różnica w oprocentowaniu między rynkowym a zastosowanym w umowie, więc już była wątpliwość, że to zaświadczenie jest na nieprawidłową kwotę, a jednocześnie wnioskodawca legitymował się inną informacją o pomocy z punktu widzenia bazy danych SHRIMP, czyli tej centralnej bazy danych o pomocy publicznej udzielanej w Polsce. Mamy tutaj nieścisłość między danymi w systemie publicznym, a danymi wynikającymi z zaświadczeń przedłożonych przez wnioskodawcę. Od razu odpowiadam, które dane należy przyjąć za prawidłowe. Za prawidłowe należałoby przyjąć te dane, które są wyższe, bo nie mamy ani gwarancji, że informacja na zaświadczeniu odzwierciedla stan faktyczny, jak i nie mamy informacji, czy te dane wpisane do SHRIMP-a odzwierciedlają stan faktyczny. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie w okresie oceny wniosków, czy w okresie weryfikacji, czy nasz beneficjent końcowy może wziąć udział w projekcie naszym czy naszego partnera, jeśli te informacje jesteśmy w stanie zweryfikować, czyli skontaktować się z osobą upoważnioną do wydania zaświadczenia, próbując ustalić, która wartość jest prawidłowa, czy z zaświadczenia, czy z bazy danych SHRIMP, no to możemy to zrobić. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, to przyjmujemy wartość wyższą dla bezpieczeństwa, żeby limit 200 tysięcy euro na pewno nie został przekroczony. Tak to powinniśmy zrobić. Skąd te różnice, jeżeli chodzi o wielkość pokazaną na zaświadczeniu, a wielkość pomocy de minimis ujętą w bazie danych SHRIMP? One mogą wynikać między innymi ze zmian w wielkości udzielonej pomocy, ponieważ na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaświadczenie powinno być wydane z urzędu, czyli udzielam pomocy de minimis na podstawie umowy, to wraz z umową przedstawiam zaświadczenie beneficjentowi. Jeżeli udzielam pomocy bez umowy, bez decyzji, czyli jest to określone świadczenie typu udział w targach, w wystawie, to wystarczy, czy w szkoleniu przedsiębiorca w nim uczestniczy, podpisuje się na liście, mamy pewność, że skorzystał z tej pomocy, wydajemy mu zaświadczenie. Ale zdarzają się sytuacje, że otrzymana pomoc jest inna niż pierwotnie udzielona, jest niższa. Na przykład przedsiębiorca deklarował udział w projekcie, miał w ramach tego projektu uczestniczyć w kilku wizytach studyjnych, miał zaprezentować się na targach, jego dane miały pojawiać się w publikacjach reklamowych, które chcieliśmy stworzyć w ramach promowania naszego projektu. W konsekwencji okazało się, że ze względów na przykład na obostrzenia covidowe nie wziął udziału w jednej z wizyt studyjnych, od początku został z niej wyłączony. W związku z tym faktycznie uzyskana przez niego korzyść jest mniejsza o ten jeden wyjazd studyjny, a zatem powinniśmy wystawić mu zaświadczenie korygujące, zmniejszyć wielkość faktycznie wykorzystanej przez niego pomocy de minimis. Mamy na to 14 dni od momentu zaistnienia tego zjawiska, czyli stwierdzenia, że faktycznie uzyskana przez beneficjenta korzyść jest mniejsza. I tu dochodzi do sytuacji takich, że często pamiętamy o tym, żeby skorygować wielkość pomocy w bazie danych SHRIMP, ale nie wydajemy zaświadczenia korygującego przedsiębiorcy. Albo odwrotnie, przedsiębiorca wie, że nie otrzymał pomocy de minimis na zakładanym poziomie, zależy mu na tym, żeby skorygować pierwotne zaświadczenie i występuje do nas z taką prośbą i to robimy, ale zapominamy o obowiązku, który na nas ciąży, żeby te dane również zaktualizować w bazie danych. Zwykła ludzka pomyłka, która może powodować rozbieżność informacji między bazą danych SHRIMP a zaświadczeniami wydanymi przedsiębiorcom i taką rzecz należałoby wyjaśnić. Podkreślam, jeżeli nie możemy tego wyjaśnić, przyjmujemy wyższą wartość wynikającą bądź to z bazy danych, bądź z zaświadczeń przedłużonych przez wnioskodawcę jako otrzymaną przez nich pomoc de minimis. Co jeszcze mówi nam przepis krajowy w odniesieniu do instytucji zarządzającej, czy partnera wiodącego, czy partnerów projektu działających na terenie Polski? Ustawa mówi, że podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis, musi przedstawić podmiotowi udzielającemu
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ostatnich 3 latach, czyli w roku bieżącym oraz 2 latach poprzedzających, ale może też złożyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, bądź też oświadczenie o nieotrzymaniu takowej. I to jest też istotny element. Często instytucje udzielające pomocy wymagają każdorazowo przedstawienia kopii zaświadczeń. Natomiast ustawa mówi, że nie musimy wymagać kopii zaświadczeń, wystarczy, że będziemy wymagali złożenia oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bez konieczności przekazywania kopii. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest baza danych, która nazywa się SUDOP. To jest baza danych ogólnie dostępna. Ona jest dostępna dla każdego, dla każdej osoby fizycznej, dla każdego przedsiębiorcy, każdego podmiotu i instytucji działającej na terenie Polski. Możemy w nią wpisać NIP naszego wnioskodawcy i wygenerować raport, który pokaże nam, czy ten podmiot otrzymywał pomoc de minimis w ostatnich 3 latach, czy też nie. Czyli możemy w prosty sposób zweryfikować treść złożonego oświadczenia. Więc jeżeli można to zrobić, to uważam, że niezasadnym jest wymaganie kopii zaświadczeń za ostatnie 3 lata. Wystarczyłoby jedno krótkie oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę, a tym samym mniej dokumentów zbieranych, archiwizowanych przez podmiot udzielający pomocy. Czy to będzie instytucja zarządzająca, czy to będzie partner wiodący, czy partner w projekcie. Niemniej jednak decyzja należy tutaj do podmiotu, który pomocy udziela, w jakim trybie, na jakich zasadach te warunki zostaną określone. Na chwilę obecną z tych propozycji, które mają Państwo w programie Interreg, ma być dopuszczalne zamiennie przekazywanie kopii zaświadczeń bądź też oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis. Oczywiście, jeżeli podmiot w ogóle nie korzystał z pomocy de minimis, to składa oświadczenie o jej nieotrzymaniu.